Nasz program nazywa się Kolej TV. Ja nazywam się Dagmara Kowalska i zapraszam Was serdecznie do oglądania kolejnego naszego odcinka. A co dzisiaj w programie? Zobaczcie. Berlin-Warszawa Express już od 10 lat codziennie wyjeżdża w swoją trasę. Nowa siedziba PKP Energetyka w Sopocie i nowa kolej w Wielkopolsce. Z Warszawy do Berlina tak podróżujemy już od 10 lat ekspresem łączącym stolice Polski i Niemiec. Za chwilę więcej o wspólnym przedsięwzięciu PKP Intercity i Deutsche Bahn. Charakterystyczne pociągi z białymi wagonami łączące Berlin z Warszawą jeżdżą po swojej trasie już od dekady. Pierwszy Berlin-Warszawa Express na tory wyjechał 30 września 2001 roku. Pociąg Berlin-Warszawa Express jest sztandarowym produktem należącym do PKP Intercity. Uruchamiany jest w ramach międzynarodowej współpracy z Deutsche Bahn. PKP Intercity uruchamia 4 wagony klasy drugiej, Deutsche Bahn wagon klasy pierwszej i wagon restauracyjny. Pociąg ciągnięty jest lokomotywą Husarz należącą do PKP Intercity. Lokomotywy Husarz wyprodukowane przez niemieckiego Siemensa ciągną składy Berlin-Warszawa Express aż do Berlina. To tak zwane maszyny wielosystemowe. Oznacza to, że mogą czerpać prąd z sieci trakcyjnej o różnym napięciu, na przykład w Niemczech i w Polsce. Efekt? Na granicy polsko-niemieckiej nie trzeba zmieniać lokomotyw, a to pozwala skrócić czas jazdy pociągu o co najmniej kilkanaście minut. Podczas podróży wielu pasażerów zagląda do wagonu restauracyjnego, w którym serwowane są m.in. dania kuchni polskiej. Dziś podróż z Warszawy do Berlina trwa około 5,5 godziny. Pasażerowie chwalą sobie podróż w Berlin-Warszawa Express. Podróż pociągiem jest dużo wygodniejsza i w zasadzie szybsza. Póki nie mamy jeszcze autostrad, to nie jedzie się tak szybko samochodem. Pierwszy ekspres do Berlina opuszcza naszą stolicę tuż przed 7 rano. Ostatni przed 18. W ciągu tygodnia uruchamiane są 4 pary Berlin-Warszawa Express, oprócz sobót, kiedy uruchamiane są 3 pary tego połączenia. Przewoźnicy oferują różne zniżki na pociąg Berlin-Warszawa Express. Jeśli odpowiednio wcześniej kupimy bilet z Warszawy do stolicy Niemiec, to zapłacimy za niego 29 euro. Jeszcze tańsza może okazać się podróż z Poznania, tylko za 19 euro. Pociągi Berlin-Warszawa Express jeżdżą na terenie kraju z prędkością maksymalną 160 km na godzinę. To połączenie cieszy się sporym zainteresowaniem podróżnych. Rocznie korzysta z niego nawet ponad 300 tysięcy osób. PKP Energetyka chwali się swoją nową siedzibą w Sopocie i jest się czym pochwalić, bo budynek trafił na listę jednej z 10 najlepszych inwestycji sopockich 2010 roku. Z tym miejscem wiąże się historia trójmiejskiej szybkiej kolei. Budynek powstał na początku lat 50. po to, by pomieścić urządzenia potrzebne do zasilania kolei łączącej Gdańsk, Sopot, Gdynię i Wejherowo. W tym miejscu w 52 roku powstała podstacja trakcyjna 800-voltowa w wyniku budowy elektryfikacji odcinka Gdańsk-Wejherowo. Na bazie tego obiektu, który w 76 roku został wyłączony z ruchu, powstał budynek biurowy, który szczególnie nie wyróżniał się swoją architekturą. Ale dziś, po gruntownym remoncie, nie tylko zewnętrzna forma, nieco przypominająca architekturę modernistyczną z lat 30. XX wieku, przykuwa uwagę. A wewnątrz budynku poczujemy się jak w Europie. Rozsuwane drzwi, duży hol, przejrzysta tablica informacyjna, przyjazna kolorystyka. Tutaj jest również nowoczesne centrum sterowania urządzeniami odpowiedzialnymi za zaopatrzenie w energię elektryczną sieci nad torami kolejowymi. Nastawnia zdalnego sterowania, czyli miejsce, którym jedna osoba steruje obiektami urządzeń elektrotrakcyjnych i elektroenergetycznych na terenie praktycznie całego województwa pomorskiego. Nowa siedziba PKP Energetyka w Sopocie tak harmonijnie wpisuje się w krajobraz kurortu, że otrzymała wyróżnienie w konkursie na najlepszą sopocką inwestycję 2010 roku. Na powołanie własnego przewoźnika zdecydowało się już kilka samorządów w Polsce. Tak też stało się w Wielkopolsce. Koleje Wielkopolskie na razie jednak przewożą pasażerów na nielicznych trasach, ale to ma się zmienić.
Koleje Wielkopolskie to na razie nieco papierowe przedsięwzięcie, ale są poważne plany na przyszłość dla tego przewoźnika. Nowa spółka, nad którą kontrolę w pełni sprawuje samorząd, od maja tego roku zaczęła przewozić pasażerów na trasach między Wolsztynem a Ostrowem Wielkopolskim. To przede wszystkim trasy niezelektryfikowane, po których jeździ część z 22 szynobusów należących do samorządu. Pozostałe szynobusy wciąż są używane przez przewozy regionalne na reszcie tras w Wielkopolsce. Po rewitalizacji linii, która trwa, linii do Wągrowca, do Wolsztyna, z nowym rozkładem jazdy, Koleje Wielkopolskie pojawią się w Poznaniu. To będzie prawie 2 miliony pociągokilometrów, czyli praca już poważna. Oznacza to, że w grudniu, kiedy kolejarze w większości państw Europy ustalają rozkład jazdy na nowy rok, szynobusy obsługiwane przez Koleje Wielkopolskie wreszcie zawitają do stolicy województwa. Przewoźnik chce stopniowo wkraczać na kolejne trasy, również z pomocą 12 zmodernizowanych, ale dość wiekowych pociągów elektrycznych, wyremontowanych za pieniądze samorządu. Planujemy, aby od czerwca przyszłego roku również rozpocząć działalność na liniach zelektryfikowanych na kierunku gnieźnieńskim z wykorzystaniem pojazdów, które są własnością samorządu województwa wielkopolskiego. Prawdziwym przełomem dla nowego przewoźnika będzie odbiór pierwszego nowego pociągu elektrycznego ELF, wyprodukowanego w fabryce taboru kolejowego PESA z Bydgoszczy. 22 zamówione pojazdy będą przypominały te, które należą do samorządu województwa śląskiego. Będą różniły się szczegółami. Pociągi Kolei Wielkopolskich na przykład będą miały mniej drzwi. Pierwszy z nich ma przyjechać do Poznania w sierpniu przyszłego roku. A teraz skrót informacji, w którym powiemy m.in. o kolejach śląskich i to jest właśnie jeden z tych nowych przewoźników samorządowych. Kolejarze będą mogli zaciągać wysokie pożyczki na modernizację linii kolejowych. Ich gwarantem ma być państwo. Bez zmian ustaw o funduszu kolejowym i o transporcie kolejowym Polska nie zdołałaby wykorzystać funduszy unijnych na unowocześnienie infrastruktury dla pociągów. Nowe przepisy pozwolą utrzymać lub nawet zwiększyć tempo remontów i modernizacji linii kolejowych. Koleje Śląskie i Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego zajmujący się tramwajami i autobusami na Śląsku i w Zagłębiu chcą wprowadzić wspólny bilet na pociąg, autobus i tramwaj. W przypadku osób podróżujących po konurbacji śląsko-dąbrowskiej kupno wspólnego biletu miesięcznego może nie być opłacalne, ale zyskają podróżni dojeżdżający na przykład z Częstochowy do Katowic, wyjaśniają władze Kolei Śląskich. Krakowscy kolejarze z PKP Polskie Linie Kolejowe SA wsparli utworzenie parkingu rowerowego na peronie dworca Kraków Główny. Parking na 20 rowerów zbudowano z szyn i podkładów kolejowych. To pierwsze takie miejsce na rowery w Polsce. Kolejne pomysły, jak zreformować przewozy regionalne, nie mają końca. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego, uważa, że spółkę należącą obecnie do 16 marszałków należy podzielić na 3 silne podmioty. Zdaniem marszałka samorządowe Koleje Mazowieckie to dobra baza dla kompanii kolejowej, która wzbogacona o tabor i personel przejęty po przewozach regionalnych mogłaby wozić pasażerów w innych województwach. Warszawska Szybka Kolej Miejska pożegnała się ze swoimi najstarszymi pociągami EN57, które mają trafić do nowo powstałych Kolei Śląskich. Po otrzymaniu ostatniego, 13 ELFA, czyli pojazdu wyprodukowanego w bydgoskiej fabryce taboru PESA, średni wiek składów elektrycznych eksploatowanych przez SKM Warszawa będzie wynosił mniej więcej 4 lata, najmniej wśród polskich przewoźników. Stołeczna Kolej w przyszłym roku wzbogaci się jeszcze o 6 nowych pojazdów. Będą to 6-członowe niskopodłogowe pociągi elektryczne, które dostarczy fabryka Newag z Nowego Sącza. Mam nadzieję, że zaspokoiliśmy Wasze apetyty na kolejowe newsy, bo to już koniec tego odcinka. Widzimy się w kolejnym. Do zobaczenia.